Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj w studio gości nam Dagmara Szewczyk, influencerka, modelka, sportsmenka i make-up artist. Cześć Dagmaro. Witam serdecznie. Dagmaro, dzisiaj poza tym, co pewnie większość osób Cię kojarzy, czyli szeroko pojętym show biznesem, chciałbym, żebyśmy porozmawiali sobie troszkę o bieganiu, bo to chyba była pierwsza Twoja taka dyscyplina, którą się zajęłaś i coś, co prawdopodobnie według mnie Cię ukształtowało i jesteś teraz tutaj, gdzie jesteś. Więc taki ogólny termin bieganie, jakbyś mogła o tym chwilkę nam poopowiadać? Tak, też mi się wydaje, że bieganie ukształtowało mnie jako osobę od samego początku, ponieważ już w wieku 7 lat zaczęłam gdzieś tam ganiać się z chłopakami po szkole podstawowej. Z chłopakami? Z chłopakami, tak. To były zabawy typu podbiegam, łapię cię za ramię i uciekam. I to było to, że ja musiałam ich po prostu dogonić, więc mega mi się to spodobało, że byłam zawsze tak szybka, że żaden chłopak nie mógł jakby przede mną uciec. A mieliśmy szkołę parterową, więc też nie było jakoś schodów do biegania czy coś. No i później zaczęliśmy na WF-ie mieć takie przebiegi po 60 metrów. I byłam po prostu najszybsza w sumie w całej szkole. I jakoś tak polubiłam to, że mi to wychodzi. Zostałam zabrana przez mojego tatę wtedy na pierwsze moje zawody. One były tutaj w Pruszkowie w Parku Potulickich. Przełajowe, tak się chyba nazywały? No, biegi przełajowe. Biegi tak? Przełajowe, tak. Tam było około kilometra. Cały staw trzeba było obiec. I to były moje pierwsze zawody w życiu i miałam trzecie miejsce. Więc wtedy też poczułam, że jest to coś chyba, w czym mogłabym się spełniać, co bardzo polubiłam, no bo od razu gdzieś tam na tym podium stałam, dostałam cały plecak taki, nigdy tego nie zapomnę, taki na jedno ramię, w ogóle nie wiem, czy jeszcze coś takiego produkują, ale to był taki plecak na jedno ramię i w środku było dużo jakichś słodyczy i w ogóle jakichś takich napojów, więc po prostu byłam taka szczęśliwa i mówię, tak, to jest to, co będę robić i co roku startowałam w tych zawodach praktycznie za każdym razem byłam na podium, przychodziłam do kolejnego etapu i też byłam na podium między jednym, pierwszym a trzecim miejscem gdzieś tam przez 6 czy 7 lat, nawet nie chcę skłamać, ale przez taki jakiś dłuższy właśnie okres czasu na każdych zawodach po prostu stałam na tym podium, więc każde zawody mnie motywowały jeszcze bardziej, żeby po prostu to robić. A z tego, co mówisz, Dagmara, to na początku zaczynałaś od ganiania chłopaków krótkie dystanse, gdzieś że tam 60 metrów było, tak? A później nagle obiegnięcie stawu około kilometra. To tak. To tak płynnie przeszłaś z tych krótkich na dłuższe dystansów, czy jak to się u Ciebie odbywało? Bo przeważnie biegacze, tak pewnie na samym początku, tak to sobie wyobrażam, chociaż nie jestem do końca pewny, trenują cały wachlarz, a później sobie wybierają tą specjalizację. Jak to było u Ciebie? W czym Ty się specjalizowałaś? Właśnie te biegi takie, nazwijmy to, średnie, czyli te 800 kilometr, czy... Wydaje mi się, że u mnie się to zaczęło właśnie przez taką zabawę i nie było to w ogóle brane jakby na poważnie. Nie wiedziałam w sumie o takiej dyscyplinie nawet za bardzo, no bo jest się dzieckiem, raczej jest to for fun. Nie wiedziałam nawet za bardzo, jakie są zawody takie poważne, czy jak się dzielą biegi na różnego rodzaju biegi, tak? Czy krótkie właśnie, czy długodystansowe i tak dalej, więc biegałam to, co było dostępne, czyli właśnie te biegi przełajowe. A później jakoś tak wyszło, że jak szłam do gimnazjum, to poszłam na testy sportowe. I też tego nigdy nie zapomnę, pan Pawluk wtedy, serdecznie pozdrawiam mojego kochanego trenera, to dzięki niemu najwięcej osiągnięć miałam. Pozdrawiamy. Tak, to właśnie przyszłam, on robił testy wtedy w gimnazjum właśnie sportowym tutaj w Pruszkowie. Było kilka różnych właśnie dyscyplin sportowych oddzielnie, trenerzy byli od różnych kategorii. I ja wtedy przyszłam na bieg na 60 metrów, on był chyba jako pierwszy, później były skoki w dal i tak dalej. I pamiętam, że po prostu jak przybiegłam na te 60 metrów, to pan Pawluk mi wtedy powiedział, że ja już się dostałam. Tak, i że ja już nie muszę więcej robić, ani skakać, ani nic. On po prostu już wie, że ja po prostu już tutaj się dostałam do tej szkoły. Więc to było takie, dobra, okej, czuję to, idę w to dalej. I nigdy nie zapomnę, jak przyszłam do gimnazjum i było tak, że my staliśmy wszyscy i nas rozdzielali do poszczególnych trenerów. Każdy pisał też, co by chciał robić, w czym się czuje najlepiej.
Było też dużo osób, które, nie wiem, wcześniej już sportowo działało gdzieś tam na jakichś pułapach, czy pływacy, tak, no bo też w tej pierwszej A, tak, lekkoatletycznej byli i pływacy, i właśnie ludzie z skoków dal. Później w Skopie Wzwyż mieliśmy właśnie trenera Kulmaczewskiego, właśnie pan Pawluk i jeszcze była taka pani, ona chyba była wtedy wicedyrektorem od długich dystansów. I ja no, przez to, że biegałam od samego początku długie, to ja chciałam na długie. I mówię, nie no, ja się czuję dobrze w długich, wygrywam je jakby wszystkie te zawody po kolei, więc ja muszę mieć długie. I pan Pawluk mówi, nie, ty musisz być na krótkich. Ja mówię, jak? Ja mówię, ja muszę biegać długo, ja muszę biegać długodystansowo. On mówi, nie, mówi, jeżeli ty masz dobrą kondycję i długodystansowo dobrze biegasz, i on widział ten mój jakby sprint na końcu, że ja jakby magazynowałam sobie tą energię i na końcu jeszcze dawałam z siebie 100%, to on mówi, że nie, że ty musisz biegać właśnie na krótkie. I tak się stało. I to mnie bardzo zdziwiło, na początku mu trochę nie wierzyłam, ale tak zostało, tak. I przez 3 lata biegałam krótkie, biegałam właśnie 300 metrów, wtedy to jako juniorka młodsza, bo ten dystans no, jakby u starszych już nie istnieje, więc tak to się zaczęło. W drugiej klasie gimnazjum, przez to, że rozgrzewki były na Płotkach, zainteresowały mnie Płotki, cały czas gdzieś ta diamentowa liga była przeze mnie oglądana, więc już wiedziałam, jakie są rodzaje, no bo gdzieś tam się w to zagłębiłam. I wtedy przekonałam trenera, że ja chcę biegać Płotki. I on mówi, ale no, my nie mamy sekcji płotkarskiej i tutaj żadna z dziewczyn nie trenuje Płotków. I ja mówię, że mnie to nie interesuje. On mówi, ja muszę biegać Płotki. Mówi, ja czuję to, że ja już nudzę się, bo to już było, no ile no, już kilka dobrych lat, gdzie ja już biegałam i już chciałam coś innego urozmaicić to. Plus mówię, no nie męczyło mnie bieganie aż tak krótkich dystansów, było dla mnie trochę takie nudne, że tak to ujmę. I mówię, chcę coś urozmaicić. No i on powiedział, żeby to muszę dostawać więcej na treningach i tak dalej, dawać siebie jeszcze więcej i wtedy może da mi szansę. Mhm. I po każdych, bo my mieliśmy 2 godziny dziennie treningów, przez 5 razy w tygodniu, to ja jeszcze po tych 2 godzinach zostawałam jeszcze przynajmniej na, nie wiem, 7 dodatkowych przebieżek czy coś takiego, więc nie dość, że na treningu byłam taka totalnie dętka, to jeszcze mówię, trenerze, dawaj mi kolejne biegi, mówię, co jeszcze mogę zrobić, nie? I jeszcze taki dojazd jakby. I dał mi szansę i później startowałam też w Płotkach przez 2 lata, więc cieszę się bardzo, że się też udało. A czy nie było tak, bo jednak bieganie to jest taki nieodzowny element bardzo wielu dyscyplin, piłka nożna, wszystkie właściwie sporty zespołowe. Mhm. Czy nie było tak, że na pewnym etapie właśnie chciałaś to bieganie wykorzystać jako taki element, który cię po prostu będzie napędzał, ale w jakimś innym sporcie? Typu właśnie piłka nożna. Nie, wiem, tak strzelam. Nie. Właśnie ja kocham bieganie przez to, że nie muszę na kimś polegać i wszystko zawdzięczam sobie, że jeżeli ja nawalę, to mogę mieć tylko do siebie pretensje. Jeżeli indywidualistka tak, z siebie. Tak. A jakieś takie właśnie, jak mówisz, na przykład skok w dal, gdzie też ta prędkość maksymalna z początku jest bardzo ważna, nie? Nie, bo to jest dalej bieganie z myślą o tym, żeby się wybić z belki. A więc ciebie interesuje to tylko start meta? Mnie interesowało to, co się działo w trakcie biegania. Czyli ułożenie nóg, ułożenie stóp. Zaczęło mnie fascynować to, ta szczegółowość bardzo, że jestem w stanie poprawić się o kilka setnych sekund, nie wiem, bardziej się prostując, bardziej machając rękami, mając bardziej luźne nadgarstki, czy stawiając inaczej nogi, wyżej kolana i tak dalej. Nauczyłam się różnych rodzajów biegania, bo może tutaj widzowie też mogą nie wiedzieć, można sobie odciążać organizm, na przykład właśnie ruszając bardziej rękami, czy inaczej stawiając nogi, bardziej biegać z ud, bardziej biegać z brzucha, z przepony, więc wydaje mi się, że tak bardzo gdzieś tam zafascynowało mnie samo bieganie, że ma tyle możliwości w samym bieganiu, że nie czułam, żebym chciała szukać jakiejś innej dyscypliny. A potem trochę też pływałam, ale to było tak uzupełniająco, że tak to ujmę. A jaki w takim razie rodzaj biegania prezentują przeważnie tacy, nazwijmy to, uliczni biegacze? Osoby, które nigdy wcześniej nie trenowały. Jaki to jest rodzaj biegu? Pani, tak uśredniając, bardziej biegają z ud? Bardziej ludzie spotone, biegają tak ciężko. To znaczy? Nie wiem, jak to powiedzieć. Tak, że nie kontrolują, ludzie zazwyczaj nie kontrolują swojego oddechu i widzę, że idzie im to bardzo, tak, są tacy bardzo pospinani. Przy bieganiu trzeba mieć ten luz.
żeby to ciało było takie, że ono samo biegnie. Bo jest taki moment właśnie w sprintach, dlatego też później pokochałam dzięki panu Pawlukowi sprinty, że w momencie, kiedy biegniemy na krótkim dystansie, nie ma takiego rozłożenia sił, bo praktycznie biegniemy od 70 do 100%. I ten moment ostatnich 100 metrów, 150 metrów, no tak, około, no to jest 100 metrów, no to jest jakiś, tak uśredniając 100 metrów, jest to bieganie głową i tym, co się nauczyło już na treningu. Wtedy nie ma czegoś takiego jak przyspieszenie, bo jesteśmy w maksymalnym ruchu, nie jesteśmy w stanie jakby nic siebie więcej dać i w tym momencie biegnie tylko nasza głowa i to, w jaki sposób porusza się nasze ciało. Więc trzeba to wyćwiczyć wcześniej na treningu, to właśnie tą szerokość rozstawu nóg, stawiania kroków, w jaki sposób właśnie stawiania kroków i całego tego ruchu ciała, żeby móc jakby wyciągnąć to na samym końcu, nie? A jak się uczy takiego oddechu w bieganiu? W trakcie tego ruchu, czy ćwiczeniami, nazwijmy to na sucho, na lądzie, zanim się... Wydaje mi się, że ćwiczenia, przepony dużo dają. Ja w momencie, kiedy biegałam, występowałam też w teatrze i uczyliśmy się oddychania właśnie z przepony, co bardzo pomaga podczas biegu, bo nie męczymy płuc i po prostu nie ma takiego ciężkiego oddechu, tylko bardziej właśnie napinamy brzuch i stąd jest oddech. Więc tu klatka się nie męczy, dzięki czemu ma więcej tlenu na ruch. Trzeba ułożyć ten tlen w organizmie też trochę, nie? Bo dużo ludzi właśnie oddycha w taki sposób międzyżebrowy, że podnosi barki i ten oddech, jak na przykład każe się komuś weźmie głęboki oddech, to jest zamiast tutaj balonik, prawda? Tak, ważny element, ten oddech. Tak, więc wydaje mi się, że to tak się uzupełniało po prostu. No tak, przepraszam, że wszedłem w zdanie. Dagmaro, a bo tak dużo mówisz o tym bieganiu, to jakie były największe twoje osiągnięcia? Przyniosłam ze sobą dwa medale. Bardzo ciężkie. Bardzo ciężkie. Proszę mi wierzyć, naprawdę bardzo, bardzo naprawdę ciężkie. Naprawdę są bardzo ciężkie. Dagmara mówi, że wyrabiane ręcznie. Także. Wyrabiane ręcznie. To były zawody w połowie jakoś, nie pamiętam, ja miałam, ile się ma w gimnazjum, od 13 do 16 chyba roku chyba życia, tak. Nie? To było jakoś w połowie, to była druga, trzecia klasa gimnazjum, jakoś tak, 2009, 2010, tak. I to są międzynarodowe zawody lekkoatletyczne, najważniejsze w moim życiu, bo na arenie międzynarodowej, gdzie wiele państw po prostu, głównie z Europy też, najpierw była odprawa z flagami, każdy kraj się po prostu jakby przedstawiał, była prezentacja zawodników. I to były tak, najważniejsze zawody, do których my się zawsze przygotowywaliśmy, no praktycznie cały rok i te wszystkie inne zawody nie miały aż takiego znaczenia jak te zawody i to są dwa srebrne medale, więc dwa drugie miejsca, niestety nie pierwsze, nie pamiętam w której kolejności, ale wiem, że jedne zostały przegrane o stopę z Białorusinką, a drugie zostały przegrane, no, drugie miejsce było za właśnie stopę z Białorusinką, a drugi rok z rzędu było to palec, dosłownie, ten pierwszy wskazujący. Wskazujący palec? Jest coś takiego na stopie? Też jest wskazujący? Palec. Po prostu. A drugie zostały wygrane przez palec duży, przegrane przez palec od dużej stopy z Rosjanką. I to było, pamiętam, na VR-ze też czekaliśmy na wyniki w takiej po prostu niecierpliwości, już po prostu myślałam, że wygrałam i... Ale to była fotokomórka, czy tak, jak? Tak, na fotokomórce była. Czekaliśmy, tak właśnie. Tak. Ale to z jednej strony przegrane, ale z jednej kogoś musiałaś pokonać, żeby tam dobiec, więc tak, można powiedzieć, tak, wygrane tak. Więc też. Dla mnie też są takie, że niby te srebrne medale, ale byłam tak blisko po prostu tego pierwszego miejsca na tych zawodach, że to było coś, ale drugie i tak mnie bardzo satysfakcjonowało, bo pokazywało, że po prostu nadaje się do tego, co robię i no było to po prostu coś niesamowitego, nie? Przeżycie, stanie tam i celebrowanie tego, no. Ale... To było na dystansie 300 metrów właśnie wtedy. Wtedy też na tych samych zawodach wtedy reprezentowaliśmy Polskę w sztafecie i ja na sztafecie biegałam na ostatniej pozycji, więc też jako najszybsza. Czyli jedno jest ze sztafety, czy oba są indywidualne? Nie, oba są indywidualne. Rozumiem, ale sztafety były oddzielne. Ze sztafety to szkoła ma. Okay. Ja nie dostałam tych medali. Dagmaro, bo to tak brzmi naprawdę imponująco, aż
Żal, że to się skończyło. Dlaczego się skończyło? Znaczy imponująco, ale ciężko. Jakby wydaje mi się, że mogłam też więcej osiągnąć, jakbym miała łatwiej w gimnazjum, właśnie w tych czasach, kiedy miałam najlepszą karierę biegania i gdzieś tam właśnie mój trener super we mnie wierzył i gdzieś tam dobrze mnie kierował. Ale czas gimnazjum był dla mnie najtrudniejszym czasem, jaki przeżyłam w życiu. Ja już myślałam też, żeby odejść z gimnazjum, ale tak bardzo kochałam sport, że po prostu zostałam, żeby to skończyć i no mówię, no prywatnie było ciężko, ale dla tego sportu po prostu poświęciłam swoje życie, więc walczyłam. Czyli wraz z końcem gimnazjum skończyła się twoja kariera? Trochę tak. W liceum jeszcze indywidualnie prowadził mi pan Pawluk treningi, ale powiedział, że nie może mnie po prostu dłużej na razie trenować, bo musi zająć się zdrowiem. On też odszedł wtedy z treningów w szkole tymczasowo, taką emeryturę trochę przeszedł. No i przez to ja nie miałam zwolnień od trenera mojego, żeby robić swoje treningi w liceum. I musiałam pójść na zwykły WF. Wszystko po prostu na pierwszym WF-ie nauczycielka od WF-u w liceum, której po prostu nie cierpiałam, bo ona kochała koszykówkę, a ja nie. Na pierwszym treningu kosza na dwutakcie zostałam wepchnięta w ścianę. Pionowe zderzenie z kolanem, pęknięta rzepka. Dziękuję. I koniec. Udało się to zaleczyć później? Tak, no czasami mi się zbiera woda, ale to jest nie na tyle niekontuzyjne, że jakby ona się wchłania tak, że nie trzeba jej odsysać ani nic. Ale no przybiegł przez płotki, gdzie ta noga była zakroczna, no to ten ruch kolana jest bardzo ważny. No tak. I no nie byłoby opcji, żebym miała, wtedy byłam właśnie na etapie biegania już przez płotki, chciałam się przebranżowić tylko na to, więc no było to ciężkie. No dobra, to oddzielmy ten etap w życiu. Tak. I opowiedz nam tak, Mario, co teraz robisz, bo teraz już nie biegasz, też już się nie uczysz, zakończyłaś edukację, to co robisz teraz? W tym momencie zajmuję się makijażami, robię dużo makijaż dla kobiet, a jeżeli chodzi o sport, no to od razu w sumie po bieganiu zrobiłam sobie trenera personalnego, bo spodobała mi się siłownia, gdzieś tam musiałam znaleźć zamiennik, no bo jak się trenuje, ile to jest, prawie 10 godzin treningów ma się w tygodniu, plus 2 godziny basenu, w każdy weekend jeździ się jeszcze na meetingi na WF, no to jest się w takim trybie cały Jasne. Czas pracy i ten organizm musi gdzieś coś ze sobą zrobić, szczególnie, że jestem trochę taka nadpobudliwa. I zrobiłam tego trenera personalnego, gdzieś tam poszłam na siłownię, poszłam na kierunek masażysty, bo stwierdziłam, że to będzie fajny taki uzupełniający. Ale niestety, jak już zdawałam testy pod sam koniec, oczywiście znałam pierwszy rok masażysty, ale niestety miałam wypadek samochodowy z połamaniem kręgosłupa, 3 miesiące bez chodzenia, później taki metalowy gorset i w ogóle było mówione, że ja w ogóle nie będę mogła uprawiać sportu. Bardzo ciężko to przeżyłam i postanowiłam sobie, że po prostu od dzisiaj każdy dzień wykorzystam 100%. Dzięki tym masażom przez anatomię nauczyłam się, jak samej sobie mogę pomóc, no bo na rehabilitację w Polsce trzeba było czekać rok. Rok, naprawdę. Tomografię po wypadku miałam 1,5 roku później. No, absurd po prostu. Trudno powiedzieć, bardzo czy te ciężko. Zmiany to powypadkowa taka rekonwalescencja, czy co to się stało? Dokładnie. Tak, więc gdybym nie pomogła sama sobie, to myślę, że mogłoby być ciężko. Gdzieś tam sama też opłacałam sobie prywatnie rehabilitację, bo cały czas pracowałam i tak w międzyczasie nawet jak biegałam w gimnazjum czy w liceum. Później jakoś tak trochę odpuściłam z tym sportem, no bo musiałam 2-3 lata dochodzić do siebie po wypadku. I w sumie co? I później ten film jakoś się tak zaczął, ale... To o tym zaraz porozmawiamy, no. Ale jeszcze zanim przejdziesz dalej, to chciałbym wrócić na chwilę do tych make-upów, do tego makijażu. Jakiego to jest rodzaju makijaż? Ślubny, nie wiem, jakiś okazjonalny? Makijaże robię różne, na okazje raczej na takie wieczorowe, weselne. Polubiłam, w sumie zawsze malowałam dzieci gdzieś tam od 12 roku życia, jak mama mnie zabrała na festyn tutaj właśnie na wianki w Pruszkowie, na dni otwarte w Pruszkowa.
najlepsza impreza, serio, jak gdzieś tu mieszkacie wokół Warszawy, to dla mnie najlepsze imprezy to zawsze tutaj na Zdrączu były. Zapraszamy do Pyskowa. Naprawdę. To tutaj przyjechałyśmy z mamą kiedyś malować dzieci, no i dorabiałyśmy sobie na wakacje. Zawsze było tak, żeby można było wyjechać na wakacje, to trzeba było trochę zarobić, a żeby zarobić, no to była opcja malowania twarzy. Tak, więc od malowania dzieci, pomalowanie kobiet, siebie, gdzieś tam to się przemieszało i teraz bardzo mi sprawia radość właśnie odpicowania kobiet na takie pewne siebie kobiety, które wychodzą ode mnie z gabinetu i mówią, wow, ale się czuję teraz piękna. To na pewno jestem ja. Nie, no czuję się sobą, ale mówią, wow, nigdy się tak nie pomalowałam, nigdy tak nie wyglądałam, więc fajnie i chyba po to to robię, dla tego momentu, kiedy jest to szczęście takie, wiesz. A czy ty, Dagmaro, siebie sama też malujesz? Tak, ja w sumie zaczęłam od siebie i wszyscy mi mówili, dlaczego ty nie malujesz innych, skoro ty robisz takie różne kolorowe makijaże i w ogóle. I sobie tak pomyślałam, pójdę na szkolenie, zobaczymy, może mi siądzie. No i jestem już po 4 szkoleniach, w sumie teraz zaraz 5. No i siadło. I czuję, że każda osoba, która ode mnie wychodzi, mówi, musisz to robić, więc po prostu gdzieś tam to robię. To mamy make-upy, mamy sport, ale jeszcze taki nie do końca wyjaśniony tutaj, zaraz o tym pomówimy, ale jeszcze zaczęliśmy od przedstawienia cię jako influencerka. Więc ja bym chciał właśnie o to twoje influencerstwo troszkę zapytać. Jak to się stało, Daga, że zostałaś influencerką? W sumie dobre pytanie w dobrym momencie, bo w momencie, jak przed chwilą powiedziałam, że pracowałam od młodego, czyli gdzieś tam też byłam hostessą przez wiele lat, to jeszcze wtedy było takie niepopularne, to dopiero wchodziło coś takiego jak hostessa, jeszcze nie było takie hostessa, na topie. Czyli osoba, która jest na jakimś wydarzeniu. Zaprasza gości, tak, wita gości, uśmiecha się, zaprowadza ludzi do stolików na przykład, albo wręcza statuetki na scenie. Te osoby, których zazwyczaj się gdzieś tam aż tak nie zauważa w tym momencie, to wtedy to było wow, bo gdzieś tam i na galach się występowało i tak dalej. I w sumie w momencie, kiedy byłam tą hostessą, to przez to, że byłam na właśnie jakichś fajnych wydarzeniach, na których normalnie trzeba było być na przykład takim Robertem Lewandowskim, czy nie wiem, Natalią Siwiec, Anną Lewandowską, gdzieś tam takich ludzi zaczęłam poznawać, Marylę Rodowicz, powoli, no to gdzieś tam rzucając to na Instagrama, jak powstał Instagram, to ludzie się tym bardzo interesowali, byli ciekawi. Przez to, że to było ciekawe, to gdzieś tam te występy w telewizji się jakieś zaczęły. Więc to znowu wrzucałam na Instagrama, znowu ludzie byli ciekawi, co się dzieje. Później wyszło z tego właśnie praca ringer. No i jako ringer w sumie pracowałam w kilku różnych galach, na Armia Fight Night kiedyś byłam. Później długo pracowałam, prawie 2 lata na Babylon MMA i później na Postal Boxing Night, to się w sumie łączyło, bo to ta sama organizacja robiła. I co? I w sumie też pracowałam jako hostessa na przykład na KSW, na Fenie. Pomagałam na przykład na KSW ten VIP Elite ogarniać tam. Trzeba było zawsze policzyć ilość krzesełek, podprowadzać ludzi i tak dalej, więc jakoś stąd się zaczęło. To się zaczęło mieszać właśnie z tym ringer. No i to było, mi się wydaje, ciekawe później, jak powstały Freak Fighty, że gdzieś tam zaproszono mnie w tej wersji, bo nawet może to wymanifestowałam, bo zawsze siedząc jako ringer mówię, kurde, tyle razy do tego oktagonu wchodzę, ci ludzie są tacy zmęczeni, zaczęło mi się podobać to, jak oni tam się biją i w ogóle. Mówiłaś, dajcie mi tą, na pewno rozwalę, tak? No właśnie nie, właśnie z tyłu głowy było, kurczę, a jak oni się czują? Bardziej w tą stronę, nie? Aha. Bardziej chciałam poczuć, jakie to są emocje z tej drugiej strony, no bo to też dalej jest jakby sport i co takiego, jak to mogłoby wyglądać po prostu, nie? Okej. Okay. No dobrze, no i zanim dojdziemy do tego fejmu, to nie wiem tylko, jaka była kolejność u ciebie w życiu. Był jeszcze program Ninja Warrior.
Był, chwilę przed w ogóle. A, chwilę przed, tak, no, czyli dobrze, mam kolejność zachowaną. Pół roku przed. Jak to w ogóle wyglądało? I zaczęłam się przygotowywać, 2 miesiące się przygotowywałam do Ninja Warrior. Nawet dobrze mi poszło, bo pół toru przeszłam. Nawet wskoczyłam z tej trampoliny na ten haczyk, ale tak mnie odcięły emocje, że byłam taka szczęśliwa, taka euforia mnie docięła jakby, że jestem już, że wiszę, że się po prostu puściłam. Po prostu nie kontrolowałam tych emocji, jeszcze te kamery, ci ludzie wtedy stali w ogóle, zaczęli wszyscy krzyczeć, więc to też trochę tak stresowało. Nie myślę, że jak wtedy w widowni nie było, to może byłoby łatwiej, bo za dużo rzeczy trzeba było naraz się skupić. Ale co warto podkreślić? Super przygoda. A propos tego programu, to przynajmniej ja oglądając innych ludzi, których tam jakoś śledzę, mówią, że ten tor, który my widzimy w telewizji, to on jest poznany przez nich dopiero w dniu, kiedy oni tam występują. Tak, nie jest tak, że będzie taka przeszkoda i później pół roku można się do tego szykować. Nie, mniej więcej. Na własną rękę, tak. Co prawdopodobnie będzie i później dopiero idzie to, co jest w telewizji. Wiadomo jest tylko to, że no na pewno będą na podciąganie, no w sumie na całe ciało, ale głównie jednak to jest tor, więc w powietrzu, nie? Więc głównie te ręce, te plecy i tak dalej są najważniejsze, więc tak. To było jakby pierwsze takie moje podejście z powrotem do sportu, gdzieś tam od tego wypadku większe jakby, nie? Mhm. Że gdzieś tam nie startowałam w żadnych jakichś większych zawodach ani nic, dopiero co poszłam do tego Ninja Warrior i się spróbowałam i jestem zadowolona, bardzo fajna przygoda. Podobał ci taki rodzaj ruchu? Tak, fajne. No i później będąc już ex-biegaczką, ex-ninja, poszłaś do fejmu powalczyć trochę. Tak. Też mówię, że ktoś się odezwał, że mamy taką Dagmarę, że jest fajna. Tak. Może jakąś jej przeciwniczkę znajdziemy. Nie, to było inaczej trochę. To było tak, że ja poznałam właścicieli Fame MMA na jednej z gal. Ja wtedy byłam jako organizator eventowy, bo chciałam otworzyć firmę z organizacjami. Wtedy organizowałam na umowę o dzieło jakby sama jako wykonawca, podwykonawca wydarzenia. Mhm. Wtedy byłam w ogóle po takim dużym evencie na 6000 osób, które organizowałam sama i gdzieś tam w tą stronę szłam, miałam swoje wizytówki w ogóle takie biznesowe, starałam się dotacje wtedy w urzędzie tutaj w Pruszkowie i totalnie nie brałam pod uwagę jakoś MMA. Mówię, jestem ringer, jakby gdzieś z tyłu głowy było, fajnie jakie emocje mają ci zawodnicy, ale to nie było takie, ej dobra, chciałabym zawalczyć. Ja nawet nie oglądałam wtedy ani Fame'u, ani tych innych gal nie było, tylko Fame był w sumie. Mnie interesowało tylko wtedy KSW i FEN, ale wiedziałam, że no jakby potem w moim wypadku i tak dalej, to raczej nie powinnam tego robić. A więc to było tylko takie, a dobra, fajnie by było, ale w ogóle nie brałam tego pod uwagę. Dwa razy poszłam dosłownie na tarczę do kolegi, tak w parku luzem, bo po prostu dużo emocji było we mnie. Żeby się z nich wydostać, to po prostu spróbowałam tam potarczować, oni zobaczyli i powiedzieli właśnie, że może będzie dla mnie jakaś przeciwniczka. Ja w ogóle nie wzięłam nawet tego pod uwagę, olałam to totalnie. Później pojechałam do Łeby i tam jak uderzyłam w worek, pierwszy raz. Boksera. To moje pierwsze uderzenie było 783, coś takiego. Myślałem, że licznik zamknęłaś. Nie. Ktoś koło 800, ale wtedy nie wiedziałam nawet jak uderzyć ten worek, nie? Jechałam do Krakowa, bo tam się uspokajam zawsze, tak chilluję wtedy i w ogóle pójdę na spacer, na trening. No i właśnie wychodzę z siłowni i dostaję telefon. Po prostu. To tak przyszło tak niespodziewanie, nie? Dostałam telefon, że jest możliwość wejścia na kartę najpierw na zastępstwo. Czy bym nie chciała być w tej, jeżeli tamta dziewczyna się wycofa i czy nie chciałabym trenować i już zacząć trenować do tej walki, że oni mi opłacą przygotowania i tak dalej. No i ja tak zadzwoniłam do tego mojego ziomka, którego tam dwa razy byłam na tych tarczach i ja mówię, czy to w ogóle ma sens, nie? No jakby... A ile powiedzmy to było przed tą walką? Do walki trenowałam 1,5 miesiąca od zera. Więc ja tak naprawdę przez pierwszy miesiąc uczyłam się chodzić poprawnie na zajęciach, jakieś podstawowe ciosy wiesz, robić, czy tam jakieś parterowe, nie wiem, przez godzinę, przez 2 godziny on mi brał chłopaka i ja z tym chłopakiem przez tą godzinę robiłam non stop to samo, żeby w nawyk mi weszły różne ćwiczenia. Ale i tak 1,5 miesiąca to... No bardzo mało. Bardzo mało, ale no, kto by nie wykorzystał takiej szansy jakby, nie?
I dzięki temu jestem pierwszą ring girl na świecie, która zawalczyła w formule MMA. O czym wcześniej nie wiedziałam, ale w momencie, kiedy gdzieś tam mnie ogłosili i po pierwszej konferencji poszło to w viral już, to jest bardzo dużo magazynów, które o mnie pisały. Wtedy właśnie sobie uświadomiłam, że ej, jestem pierwszą taką osobą na świecie, więc w sumie jakiś tam można by powiedzieć, że jakieś tam osiągnięcie na arenie międzynarodowej jest, więc fajnie, że tak wyszło. No i tamta dziewczyna się wycofała i zawalczyłaś. Tak, tamta dziewczyna się wycofała niecały miesiąc przed walką. W sumie i tak dobrze miesiąc przed, nie, a nie godzinę przed. Tak, no ale wcześniej też, ja też byłam na zastępstwo, więc tak traktowałam to, ej, dobra, no, raczej oni też mi mówili, że raczej na marzec, oni mi mówili, że raczej na kolejną galę, nie? Mhm. I jakoś tak wyszło, że tamta się dziewczyna wycofała i po prostu weszłam w główną kartę. I że nigdy nie zapomnę, dostałam telefon, że wchodzę do głównej karty w momencie, kiedy byłam w Legionowie na gali właśnie jako ring girl. I myśmy dosłownie kilka minut przed wejściem na antenę, dostaję telefon od jednego z włodarzy i mówi mi: Dagmara, bo my w tym momencie dopinamy kartę walk, musimy już ogłaszać w tym tygodniu ten trailer, musimy nagrać za 3 dni już zdjęcia i w ogóle, bo dziewczyna nam się wycofała, ty byłaś na zastępstwo, wchodzisz w kartę główną. I oni do mnie wołają: Dagmara, wchodzimy na antenę, wychodzisz wyprowadzać zawodników. Ja mówię: tak. Ja mówię: tak, wchodzę, nie? I to było takie okej, nie? I od razu wyszłam do tego oktagonu. Jak zeszłam z oktagonu, to mówię tam moim znajomym właśnie Piotrowi Jaroszowi, powiedziałam wtedy, i Bartłomiejowi, mojemu znajomemu, też właśnie tam sędziemu, i mówię: ej, wchodzę na kartę główną, nie? O co chodzi, nie? O, Jarosz, dobra, to będziemy się widzieć. Ale przez to też Piotrek nie mógł sędziować mojej walki, no bo się dobrze znaliśmy, więc też było to trudne, ale no kurczę, takie śmieszne to było, że jakby byłam już w tej rodzinie MMA, często wychodziłam do tego oktagonu i nagle na tej gali jakby próbowałam sobie już kminić, kurde, zaraz ja będę na ich jakby miejscu, nie? Dziwne to było, dziwny czas taki, ale fajnie było, jak się trenuje do takiej walki, w ogóle wie się, że ma się walkę, już ma się podpisany kontrakt, wszystko, to ma się taki cel, wiesz o co chodzi? Mhm. Że tak jak sobie coś wymyślasz w życiu, to jest tak, a okej, okay, dobra, zrobię to, ale czasami ludzie odpuszczają, to się rozchodzi w czasie, a tu wiesz, maturę, coś pewnego. Musisz do tego terminu się nauczyć jak najlepiej, zrobić jak najlepiej, wyćwiczyć jak najlepiej i pokazać się jak najlepiej, więc to było takie wyzwanie bardzo duże. Dagmary, masz za sobą 2 występy w MMA ogólnie. Tak. Czy to była tylko taka przygoda, coś co przyszło tak nagle właśnie, że mówisz, że wychodzisz sobie z siłowni czy skądś i masz telefon? Czy ty nadal trenujesz te sporty walki, pomimo że aktualnie chyba nie zapowiada się, że zawalczysz gdzieś, tak ci się to spodobało? Czy jest szansa w ogóle, że zobaczymy cię jeszcze w takiej wersji? W oktagonie? Dagmary Wojowniczki? Nie wiem, jest to niewykluczone, aczkolwiek ja ogólnie mam zakaz trenowania MMA od mojego ortopedy, bo no mój kręgosłup jest taki, że ja nie powinnam w ogóle uprawiać takich sportów i przygotowania dla mnie są ogromnie, ogromnie wykańczające, bo MMA no to jest wykorzystanie całego ciała, czy kopnięcia na głowę, podskoki, czy parter, wszystko to jest używanie wszystkiego po prostu, nie? Dotleniania całego organizmu, co też mi się z drugiej strony podoba. Ale w momencie, kiedy nie mam przygotowań do walki, jednak bardzo rzadko sobie chodzę na matę. Raczej jakieś walki z cieniem, tego typu rzeczy, żeby nie zapomnieć, nie wypaść, czy robić to poprawnie. Ale staram się gdzieś tam nie obciążać tym. Do tej drugiej walki trenowałam trochę więcej, tam z 2 miesiące jakoś, coś takiego. 1,5 miesiąca, 2 miesiące, też jakoś nie mega długo. Ale to był już etap, kiedy no, miałam te podstawy po tamtej walce, nie? Więc wiedziałam mniej więcej, jak się poruszać i tak dalej. Gdzieś tam to ćwiczyłam i potem już po prostu szlifowaliśmy, więc ta druga walka, podobno jedna z najlepszych walk na gali Prime'u. My się naparzałyśmy 3 rundy non-stop, po prostu miałam taką spuchniętą nogę, że tydzień kulałam później. I jestem zadowolona z tej walki, mimo że ją przegrałam na punkty. Aczkolwiek trenerzy mówią, że jak na punkty się przegrywa, to już to nie przegrana, ale no jednak te 0-2 jest. To i tak jestem bardzo zadowolona, bo miałam właśnie szansę się pokazać, miałam szansę pokazać mój progres, więc no na tym najbardziej mi chyba zależało.
Dagmaro, bo robisz bardzo dużo w życiu. Jesteś influencerką, właśnie sportsmenką, występujesz na różnego rodzaju galach, jeszcze dodatkowo malujesz inne osoby. Tak. Wśród tych wszystkich rzeczy, które robisz, jakbyś mogła wybrać tylko jedną. Wiem, że nie chcę ci zabierać tych pozostałych, ale jakby była taka potrzeba, że musisz wybrać coś, co akurat najbardziej lubisz, to co to by było? Malowanie dzieci. Malowanie dzieci. Tak. Dzieci. Tak. Nie kobiet, na ślub, nie. Dzieci. Dzieci, no. Ale... Dinozaury, motylki, wszystko kocham. Kocham malować dzieci. To jest... Kocham ten moment, kiedy... Bo ja zawsze chowam lusterko, maluję dzieci i one dostają to lusterko i jest takie wow. I ja po prostu wtedy się rozklejam. Ile razy dziecko mi się, nie wiem, popłakało, albo ja się popłakałam tak, że tam łezka mi powiedziała, nie jakoś, że ryczę, ale że właśnie ze wzruszenia jest to po prostu tak satysfakcjonujące dla mnie, że tak, mogłabym malować dzieci. Ale to jest na tyle nieopłacalne, nie ma takich pieniędzy, że traktuję to po prostu dodatkowo i wiem, że to się gryzie z moim trochę życiem instagramowym, bo też jestem bardziej taka... No przez to, że ludzie też wykreowali moją postać, trochę ją podrasowali i tak dalej, no to ja też poszłam z tym nurtem. Nie wrzucam często tego gdzieś, jeżdżę na festyny, czy maluję te dzieciaki, czy siedzę, nie wiem, w jakichś miejscach i po prostu jestem dla tych dzieci. To jest to takie moje prywatne, moja taka druga twarz, jestem w końcu spod na kubliziąc, więc mam wiele różnych osobowości i jest to takie moje takie prywatne, tym się raczej za bardzo nie dzielę, a tymi innymi rzeczami właśnie, czy sportem, czy jakimś modelingiem, czy tego typu rzeczami, to już się dzieje na Instagramie, nie? Więc no, a teraz też już kilka fajnych projektów szykuję. Gdzieś tam w te shortsy chcę iść, w odcinki na YouTube'a, coś tam sobie nagrywam, więc tak, niedługo się wyprowadzam z Polski na 2 miesiące, będę robiła content za granicą i wszystko to będzie publikowane do mnie na Instagramie i na YouTube'ie. Tak, będzie tak, ciekawie. No, będzie ciekawie, na pewno będzie ciekawie. Będzie to taki content, który myślę, że każdego może zaciekawić. Okej. Okay. A możesz chociaż zdradzić, to bardziej taki lifestyle, czy co to będzie? Mam listę challenge'y, które muszę wypełnić oraz nazwę odcinków, które chcę zrobić i shortsów i takich normalnych vlogów. No i na tej podstawie będę wypełniała tę checklistę i mam nadzieję, że mi się uda dużo gdzieś tam spełnić. Mam nadzieję, że wszystko. Daga, zadam ci teraz takie pytanie stricte rodem z jakichś korporacji. Gdzie widzisz siebie za 10 lat? Nie planuję nigdy tak daleko. Właśnie przez ten wypadek samochodowy też nie planuję tak daleko. Rok. Rok. Ja zawsze planuję rok, bo mówię, no ten wypadek spowodował u mnie to, że tak, można stracić życie, nie? Można być kaleką, nie wiesz, co się może wydarzyć, więc staram się nie planować za daleko. Rok do przodu to jest maks. Wiadomo, że mam jakieś tam pomysły długofalowe, ale nie są to takie cele, których odhaczam punkty po kolei, mam rozpisane. Raczej jest to rok i na ten moment na tym projekcie. Okay, na tym projekcie wyjeżdżasz. I stworzeniu swojej kolekcji z rzeczami, nie powiem jakimi, okay. Ale tak, sklep internetowy też już jest w zawieszeniu, że jak tylko te produkty już będą uszyte, to będą na stronie. To wyjeżdża wszystko. Tak. No dobra, Daga, to czego ja ci mogę życzyć na przyszłość? Motywacji. Nie masz motywacji? Ale zawsze można mieć więcej. Dobra. Bo czasami się nie chce, wiesz, czy na trening iść, czy coś, to wiesz, zawsze motywacji nie brakuje. No to motywację mamy. Motywacji, pozytywnych ludzi, bo z tym jest chyba największy problem tutaj w Polsce, gdzie zawsze staram się od siebie dużo dawać pozytywnej energii, a często zderzam się ze ścianą, więc takiej równowagi, pozytywnej energii, takiej rzeczy. Dobrze, to tego też życzę. Dobrych ludzi wokół. Dobrych ludzi wokół, tak, życzliwych. I no i wytrwałości chyba, żeby osiąganiu tych celi, no. Żeby się wszystko, po prostu wszystko udało, co sobie wymyślam. To tego ci, Daga, życzę. Moim i Państwa gościem była Dagmara Szewczyk, influencerka, modelka, sportsmenka i make-up artist. Bardzo dziękuję. Dziękuję pięknie. Mam nadzieję, że się podobało. Zostawcie łapkę w górę pod filmem. Tak, i suba. Tak.